Dzień dobry. I też, gdzie tu się... Panowie tutaj, no, tu się tak, no. Może być tak, może być tam, dzień tam dobry, z boku. Dzień dobry, tam z boku, tak, jest tam tak można tak, zobaczyć. A, o, dobra, no, tu się cuda. Muszę nauczyć, to jednak tak. Brak doświadczenia pan wychodzi. Poseł Kowal z książkami historycznymi, a pan tutaj do nas, Jan Strzeżek, Porozumienie. Dzień dobry państwu. Tak jest, przychodzi do nas z czym? Mogę? Z Polskim Ładem, to bardzo jest Polski proszę. Ład? Tak. Ależ to ciężar gatunkowy. 700 stron. Muszę okay. podziękować z tego miejsca jednej z warszawskich drukarni, która była w stanie drutem to obwiązać, żeby się trzymało w jednym elemencie, ale to tylko pokazuje. Ale wie pan co, to też trochę symbolicznie, że to na drucik jest zwinięte. To jeżeli ustawa jest spinana trytytką albo jest z dykty, no to wszystko jest wtedy jasne. Ale to tylko pokazuje, jak wygląda po 3 miesiącach Polski Ład, bo Polski Ład już działa 3 miesiące. No nie tak, wiem, czy nosi... 1000 razy został już poprawiony. I będzie już w tej chwili likwidowany. No bo wchodzi nowa ustawa podatkowa, na tym Sejmie będzie właściwie o tym Sejm dyskutował. Tego, co my tutaj mamy, to już nie ma, tak? No jeszcze jest, jeszcze bo jest. Musi być przegłosowana nowa propozycja, ale tak naprawdę się już kończy. Dobra, teraz takie pytanie do pana. Siedział pan i studiował to słowo po słowie? Absolutnie nie, z bardzo prostej przyczyny. No. I tutaj od razu też naszym widzom wytłumaczę. Te 700 stron, ja tu tak do kamery zrobię, o, to było zrobione tak, że w październiku zeszłego roku zostało przedstawione 700 stron i w ciągu 24 godzin przegłosowane. To nie było czasu na dyskusję. My znaliśmy nasze postulaty właśnie przeciwko Polskiemu Ładowi. Porozumienie protestowało i w związku ze sprzeciwem wobec Polskiego Ładu Jarosław Gowin został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera. Ale co, ma pan jakąś taką, nie wiem, jakiś rodzaj satysfakcji w sobie, że ten Polski Ład rozpoczął się od takiego totalnego chaosu i teraz jest zmieniany i właściwie możemy powiedzieć, że go nie ma, no bo po tych zmianach z pierwotną wersją nie ma wiele wspólnego. Wie pani co? I nawet pewna satysfakcja mogłaby być. Gdyby nie to, że ja, pani, nasi szanowni widzowie po prostu na tym tracą. Najpierw nie wiedzieli, ile będą zarabiać. Księgowi byli absolutnie przerażeni. No, wszyscy pamiętamy te obrazki. Włosy z głowy. Absolutnie, z początku tego roku. Były problemy z pieniędzmi dla mundurowych, bo tam wychodziły różne pensje, dla nauczycieli. Niepotrzebna ilość stresu. Potem wprowadzenie równolegle dwóch systemów podatkowych i ta słynna wypowiedź premiera Morawieckiego, który powiedział, że jeśli ktoś chce, to się będzie rozliczał na polskim ładzie. A jak ktoś nie chce, to na drugim. No, podstawą ale funkcjonowania państwa... Ale teraz jeszcze trzeci, tak? Od lipca. Właściwie mamy no, dlatego ja sytuację mam... trzech tych systemów. To no. prawda i dlatego ja mówiąc szczerze, tak rozliczanie się podatkowe w Polsce coraz bardziej rozpatruję jako taką grę w trzy kubki. Będzie się losowało. I nie wiadomo, która opcja będzie najlepsza, ale jak się wylosuje, to taką się dostanie. No tak, ale wie pan, to zmiany, które w czasie roku podatkowego nam wchodzą, one są jakieś znaczy kompletnie niezrozumiałe, tak? Najpierw przedsiębiorcy dostają informację, że nie mogą sobie odliczać składki zdrowotnej. Oczywiście. Wielu z nich przechodzi na ryczałt, bo się okazuje, że to się po prostu bardziej opłaca, a teraz dowiadujemy się, że jednak ta składka będzie mogła wchodzić nam w koszty, więc... Na pewno a my nie widzowie... możemy już zmienić formy opodatkowania. Oczywiście, że nie, ale nasi widzowie na pewno jedną rzecz przyznają. Nudzić się nie można. No dobra, tylko że to jest tylko, stres, a dzisiaj nie, trochę absolutnie. Tego stresu mamy też z innych powodów. I to jest, nie? I co pokazuje, jak dobry był sprzeciw wobec Polskiego Ładu. To znaczy my, ja pamiętam spotkania i w kancelarii premiera, i nawet w willi premiera na Parkowej, jak urzędnicy premiera Morawieckiego, to wtedy był minister Patkowski, minister Sarnowski. Minister Sarnowski skończył swoją misję w rządzie, swoją drogą jestem przekonany, że jest jednym ze szczęśliwszych ludzi na świecie, że już nie musi się tym bublem i gniotem zajmować, ale minister Patkowski przekonywał nas, jaki to Polski Ład jest wspaniały i doskonały. Premier Morawiecki zresztą także. Ale mijają miesiące, okazuje się, że Polski Ład jest absolutnie kartonowym projektem, dlatego my proponujemy. No właśnie, bo tak przyszedł pan, ponarzekaliśmy sobie właściwie tak, ale trzeba nie wiemy do... więcej. Tak, trzeba to krytykować jest najprościej, ale no trzeba właśnie. Także proponować. Skoro już Polski Ład został wprowadzony, zostawmy wyższą kwotę wolną od podatku, zostawmy wyższy drugi próg podatkowy. Zresztą mogę powiedzieć, że to są postulaty, które do Polskiego Ładu zgłaszało właśnie porozumienie Jarosława Gowina, który reprezentuje, a reszta do kosza. I napiszmy od początku, jeżeli już jakieś zmiany to podatkowe mają będą, być. Nie wiem, tam jakieś 4 strony, nie? A nie no to kilkaset. Prawda, dlatego że nie wiem, czy państwu do szczęścia są potrzebne te wszystkie strony i jeszcze te. No, no nie są potrzebne do szczęścia. To znaczy te 700 stron sprawia, że ostatnie 3 miesiące księgowi, przedsiębiorcy i każdy, kto miał do wyboru pewne formy rozliczania się, ma te 3 miesiące wyjęte z życiorysu.
Czyli jeszcze raz, jak zamierzacie zmienić Polski Ład, znaczy zaproponować, no bo to, że te zmiany mogą nie przejść, no to jest dość oczywiste. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak przecież i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński mówili od samego początku, że te zmiany są rewolucyjne, fantastyczne i fenomenalne, tak będą przekonani, że i będą na pewno o tym mówili, że te teraz proponowane przez nich zmiany, obniżające podatki, akurat Porozumienie jest zwolennikiem obniżenia podatków w każdej możliwej sytuacji, więc jeżeli PiS zaproponuje obniżenie podatków, no to podejrzewam, że cały Sejm zagłosuje za obniżeniem podatków. My proponujemy wyższą kwotę wolną od podatku i wyższy drugi próg podatkowy zostawić. Cała reszta Polskiego Ładu niech idzie do kosza. Nie udało się, niech wyszło, niech premier Morawiecki po prostu powie, że przegrał tę batalię. I niech, jeżeli już ma ambicje, żeby reformować system podatkowy, niech napisze ją od początku. Chociaż mam nadzieję, że w przypadku innych projektów PiS będzie, projektów opozycji będzie skłonny do tego, żeby je przegłosować szczególnie. I to jest, uważam, rzecz absolutnie bulwersująca. Nie wiem, czy nasi szanowni widzowie i czy pani redaktor o tym wie, ale od ponad miesiąca pani marszałek Elżbieta Witek trzyma w zamrażarce projekt ustawy, który oznakowywałby produkty pochodzące z Rosji. Spożywcze, żeby ono było specjalnie oznakowane, tak, żeby ci, którzy nie chcą wspierać przedsiębiorców z kraju Putina, a także z Białorusi, mieli jasno, czarno na białym pokazane, że to są ruskie albo białoruskie produkty. To jest ustawa autorstwa posła Michała Wypija, szefa Koła Parlamentarnego Porozumienia. I mówiąc szczerze, jestem zaskoczony, że Elżbieta Witek i PiS nie chcą tego szybko zrobić. A jak by miały być znaczone te produkty? Specjalna naklejka, informacja, ten produkt pochodzi z Rosji. Jedna bardzo prosta rzecz. Ja, mówiąc szczerze, gdybym miał... Ale na wiele z nich przecież mamy już embargo, nie? To prawda, ale to, co jeszcze jest, niech będzie jasno oznaczone. Jeżeli, a myślę, że lwia część naszych widzów, a także w ogóle lwia część społeczeństwa, no nie chce kupować ruskich produktów, niech ma to czarno na białym napisane. Prosta ustawa, łatwa, nie powodująca żadnych kosztów dla przedsiębiorców dodatkowych, a PiS ją cały czas trzyma w zamrażalniku. Szkoda. A na kodach kreskowych to nie wystarczy, bo tam przecież są te cyferki, to nawet były takie ostrzeżenia, były takie sugestie, żeby się właśnie tym kierować. Oczywiście, byłoby fenomenalnie, jakby te od 460 do 469, bo ile dobrze pamiętam, to są właśnie te rosyjskie oznaczenia. Tylko, że jeżeli można ułatwić w bardzo prosty sposób, bezkosztowo, zrobić to absolutnie w 24 godziny, bo w tyle mógłby spokojnie trwać cały proces legislacyjny. Polski Ład przyjmowano w 24 godziny. Te 700 stron, które państwu pokazywałem, to na pewno prostą, dwustronicową ustawę, która oznaczałaby ruskie produkty spożywcze, można byłoby jeszcze szybciej przegłosować. Wystarczy tylko chcieć. A polskie produkty zaczynają się od jakich cyferek? 490. 490 czy 590? 590, przepraszam, 590, tak, to było 400. 590. Okay. To też wynika chociażby z tego, że zawsze co roku jest przecież... I tutaj akurat mogę polecić aplikację Pola. Aplikacja Pola pokazuje, które produkty są polskie, można zeskanować i się ma od razu pełną informację, skąd pochodzi dany produkt. Tak. Porozumienie ma iść do Najwyższej Izby Kontroli. Z czym, panie rzeczniku? W związku z tym oto pięknym projektem, który państwu pokazywałem, czyli tym 700-stronicowym Polskim Ładem, spółki Skarbu Państwa bardzo chętnie wydawały pieniądze na reklamowanie Polskiego Ładu. Myślę, że lwia część z naszych widzów, pani redaktor, a także ja, dostaliśmy do domu ulotki sygnowane logiem poszczególnych spółek Skarbu Państwa, które zachęcały nas i przekonywały, że Polski Ład będzie taki. I w związku z tym chcielibyśmy, żeby Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli doraźnej sprawdziła, czy w sposób zgodny ze sztuką wydatkowano środki publiczne. W mojej opinii, także w opinii wielu ekspertów, nie, no absolutnie wydawano pieniądze tylko i wyłącznie na partyjną propagandę, więc wychodzę z założenia, że to jest idealny moment na to, żeby Najwyższa Izba Kontroli i Marian Banaś jako prezes Najwyższej Izby Kontroli wszczął kontrolę po to, żeby móc dokładnie sprawdzić, czy przypadkiem politycy PiS-u nie wykorzystywali moich, pani, państwa pieniędzy do uprawiania polityki. Dobrze, a jakiego rzędu to mogą być kwoty? To jest kilkanaście milionów złotych przynajmniej. Do tego jeszcze dochodzi kampania, sam koszt ulotek i jego kolportażu to są te pieniądze. Do tego dochodzi jeszcze koszt billboardów, kampanii w internecie. Wydano gigantyczne pieniądze, których żadna partia polityczna nie byłaby w stanie wydać na kampanię, bo po prostu takich pieniędzy nie mają. Wydano z publicznych pieniędzy, żeby reklamować projekt, który miał być lokomotywą wyborczą dla PiS-u w 2023 roku. Wytłumaczy pan, jak wygląda taki proceder?
Znaczy, jak to się dzieje, że się te dzieje pieniądze bardzo... ze spółek Skarbu Państwa, na co, na polecenie rządu? Na polecenie rządu, jest to wtedy reklamowane jako projekt rządowy, że Polski Ład jest fenomenalny i to jest akurat jedyny moment, kiedy nie ma tam loga Prawa i Sprawiedliwości, podczas wszystkich innych impresji materiałów, a przecież tych konwencji, na których reklamowano Polski Ład, było od groma i jeszcze trochę, wtedy logo PiSu się pojawiało, ale proces jest niesamowicie prosty. Jest polecenie, osoba, która jest zatrudniona na tym stanowisku kierowniczym w spółce Skarbu Państwa, niestety bardzo często jest to osoba z klucza partyjnego, wykonuje polecenie, pieniądze idą, każdy z Polaków dostaje ulotkę mówiącą o tym, jaki Polski Ład jest wspaniały, a potem się okazuje, że ani Polski Ład nie jest wspaniały, ani że tak pieniędzy wydawać po prostu nie wolno. No to poczekamy w takim razie, bo jeszcze jak rozumiem, Najwyższa Izba Kontroli musi się zgodzić. Dzisiaj będziemy ten wniosek razem z posłem Michałem Wypijem składać i mam głęboką nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli, a znając temperament Mariana Banasia, myślę, że jeżeli on zajmie się tą sprawą, to niektórzy będą mieli naprawdę słaby czas w PiSie. No tak, tylko że wie pan, jak to jest. PiS odpowiada, że to jest prywatna wojna Mariana Banasia i tyle już rzeczy pojawiło się w raportach NIK-u, łącznie z tym, że z Funduszu Sprawiedliwości kupowano Pegasusa. I co? I nic. I dlatego, pani redaktor, jako Porozumienie jesteśmy zwolennikami tego, żeby Najwyższa Izba Kontroli miała uprawnienia prokuratorskie, tak, żeby móc z pominięciem prokuratury możliwości uprawnienia oskarżycielskie, żeby z pominięciem prokuratury bezpośrednio do sądu składać akty oskarżenia. To by po pierwsze sprawiło, że Najwyższa Izba Kontroli nie mogłaby być blokowana przez prokuraturę, a o ile dobrze pamiętam, z kilkudziesięciu zawiadomień złożonych przez NIK tylko dwa były rozpatrzone pozytywnie i prokuratura wszczęła śledztwo, cała reszta została przez prokuraturę umorzona, co może wskazywać na to, że nie są to błędy formalne w tych zawiadomieniach, a pewna niechęć polityczna ze strony prokuratury do Najwyższej Izby Kontroli, a tak ten problem byłby rozwiązany od razu do sądu i wtedy także na przyszłość, niezależnie od tego, kto by rządził i Najwyższą Izbę Kontroli i rządziłby Polską, myślę, że to byłoby po prostu zdrowe. Musimy już kończyć nasze spotkanie, ale chciałbym pana jeszcze na koniec zapytać, co jako partia, która ma no, na sztandarach ochronę przedsiębiorców, ochronę pracowników, o co będziecie, nie wiem, wzywać, do czego wzywać rząd w związku z tym, że no, jednak wojna w Ukrainie spowoduje ogromny kryzys na rynku pracy, no bo już widać, że jest odpływ pracowników, szczególnie z firm transportowych, budowlanych, może być jeszcze trudniej i co, i wtedy polskie firmy sięgną po polskich pracowników za wyższe stawki, więc znowu będziemy mieć drożej? Obniżać podatki, nie przeszkadzać. Ja myślę, że ja jestem przekonany, że ogląda nas wielu przedsiębiorców. Jeżeli mają państwo do wyboru większą pomoc państwa, ale w związku z tym również większe podatki, a to, że państwo się po prostu odczepia, ale jednocześnie zmniejsza obciążenia podatkowe, Porozumienie wybiera wariant, w którym więcej pieniędzy zostaje w państwa kieszeniach i państwo po prostu sami zdecydują, na co te pieniądze wydadzą. Ale w związku z tym także trzeba obniżyć koszty Orlenu, który ostatnio o 400% od stycznia podniósł marżę rafineryjną. Chodzi o to, żeby państwo nie zabierało pieniędzy, których po prostu zabierać nie musi. Bardzo dziękuję. Jan Strzeżek. Kłaniam Porozumienie. Się nisko. Ślicznie dziękuję. Do widzenia. Bardzo pan słońce dziękuję. W tym czasie zdążyło wzejść, bo jak jechałam z Pawłem Kowalem, to było gradobicie. Pod tą zasługą się nie mogę podpisać. To zasługa pani redaktor i naszych ani widzów. Ja. I mam nadzieję, że ta pogoda to się chyba już utrzyma. Jednak siła wyższa. Oby już żadnego deszczu. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie.